Panie Julianie, jesteśmy zachwyceni pańskimi legendami. Wiemy, czym jest Polana Jakoszycka. Zrobił pan z tego potężne przedsiębiorstwo. Jakie tak naprawdę były początki tej Polany Jakoszyckiej? To właśnie były te 100 osób, które pojawiały się na Polanie? Tak, tak. No, pierwszy bieg to w ogóle wystartowało 500 osób, 250 skończyło. W tym moja rodzina trzyosobowa, czyli 100 stanowiliśmy wszystkich biegających. Natomiast na Polanie, jak ta była klęska wielka, klęska ekologiczna, to była pełna cisza, nawet muchy nie było, bo tak było tam zniszczone. I wtedy, jak to takie zniszczenia, człowiek pierwszy przyszedł i zaczął budować tam Polanę Jakoszycką dla biegaczy. Tych biegaczy stopniowo przybywało. Także doszliśmy w tej chwili do wielu tysięcy biegających, i nie tylko wielu tysięcy z Polski biegających, ale tysiące z zagranicy, bo przecież nie do przyjęcia, nie do pojęcia było, żeby mogło do nas przyjechać ponad 1000 osób z 30 krajów świata. Mówiąc szczerze, jak pierwszy raz 30 krajów świata się do nas zgłosiło, to ja sam nie wierzyłem, że to jest coś takiego realnego. A teraz nas czeka wyremontowanie, porządne wyremontowanie tego, co jest, tak, żeby każdy, który przyjdzie na spacer narciarski, mógł spokojnie tam się zatrzymać. Jak bardzo pomogło panu pewne zjawisko? Zjawisko nazywa się Justyna Kowalczyk. No, Justyna Kowalczyk jest tym zjawiskiem, to tak jak meteoryt przeleciał, ale skutek jest pozytywny. Dlatego, że dotąd ludzie najczęściej chodzili na nartach. Ja nawet mówiłem, brzydko mówiłem, że lezą na nartach. Oni chodzili godnie. I te godne chodzenie oraz częściowo bieganie było tylko częściowe. Po Justynie natomiast ogromny wybuch był dodatkowych narciarzy i wybuch techniki narciarskiej. Dlatego, że wielu ludzi chodzących, biegających na nartach chciało naśladować Justyny. I oni naśladowali i naśladują Justyny. Czyli Justyna przyczyniła się do takiego wielkiego wybuchu wyższej klasy narciarstwa. Ja to widzę, jak startują. Pierwsza grupa startuje, druga, trzecia. Początkowo to pierwsza grupa biegła, a druga myślała, że biegnie, trzecia szła. A teraz większość ludzi biegnie i to dzięki Justynie. Ja dlatego tak dosyć dużo powiedziałem tutaj o technice, dlatego że ona jest wzorcem techniki. Zresztą, jeżeli wrócimy na tę olimpiadę, to nikt tak ładnie 10 km nie pobiegł klasycznym jak Justyna Kowalczyk. Proszę sobie przypomnieć styl biegu. Nie to, że wygrała, tylko jak pięknie pokazała piękno biegu narciarskiego. Panie Julianie, może porozmawiajmy o przyszłości biegu Piastów Polany Jakoszyckiej. Co tak naprawdę dzisiaj pan jako szef tego obiektu najbardziej potrzebuje? Rozbudowy. Dlatego, że ten obiekt stał się jak gdyby wizytówką Polski. I ja myślę, że Polska już powinna tam mieć dużo lepszy obiekt, aniżeli w tej chwili ma. Bo nasze trasy, dzięki leśnikom, należą do czołówki świata. To są jedne z najlepszych tras na świecie. Ale żeby te trasy miały jako takie zaplecze, lepsze aniżeli obecnie. I to coś trzeba zrobić. Po prostu trzeba zrobić. Czyli gdybym mógł się ukłonić, nie wiem w którym kierunku, ale ukłonić do kogoś, kto nam pomoże, żeby jak najszybciej budować. Ja bym chciał, my mamy dokumentację, my możemy rozpocząć jutro już budowę, nie pojutrze, w przyszłości, gdzieś tam za 20 lat, jutro. Możemy jutro rozpocząć budowę, mamy pozwolenie na budowę. I to coś, żeby pokazać w świecie, że nie tylko mamy bardzo dobre trasy, że mamy bardzo dobrych biegaczy, ale mamy też bardzo dobre skromne zaplecze, bo ja mówię o skromnym zapleczu, ale bardzo dobre musi być. Czyli krótko mówiąc, można się zwrócić albo do pana ministra Biernata, albo też do sponsorów, między innymi Justyny Kowalczyk, czy też Polskiego Związku Narciarskiego. No ja bym tutaj poszedł w kierunku z prośbą, jak można prosić, panie marszałku, panie ministrze, bym prosił o takie wspólne wejście
Bo oni obiecują, oni nawet poważnie do tego podchodzą. Czyli ja nie mówię o czymś takim wydumanym. Przepraszam, że panu przerwę, ale między innymi już o remoncie Polany Jakuszyckiej mówił były marszałek województwa dolnośląskiego, czyli Rafał Jurkowlaniec. Co się stało od mniej więcej września zeszłego roku do dziś? Że przygotowaliśmy właśnie tą rzeczoną dokumentację, że mamy dokumentację na natychmiastowe rozpoczęcie, czyli nie, przed tym nie mogliśmy, myśmy mówili o marzeniach, a teraz już mówimy o realiach i te realia trzeba teraz wdrożyć. I to wdrożenie jest w tej chwili dla mnie najtrudniejsze, bo my jesteśmy jako Bieg Piastów stowarzyszenie, jesteśmy właścicielem całej Polany, czyli my udostępniamy tym, którzy chcą zainwestować, udostępniamy naszą ziemię bezpłatnie, żeby można było wybudować jeden z najlepszych ośrodków, bez żadnej przesady, na świecie.